Mam 31 lat i odkąd pamiętam, interesowałem się kobiecym ciałem. Nawet nie w sposób seksualny, chociaż też jak to facet. Ale chodziło głównie o coś innego. Od zawsze marzyłem, żeby być ginekologiem. Nigdy nie szła mi dobrze nauka, więc miałem słabe oceny w szkole. A matury z biologii po prostu nie zdałem. Próbowałem ją poprawiać. I za trzecim razem zdałem rozszerzoną, ale to nadal nie był wynik, który umożliwiłby mi dostanie się na wymarzone studia. Poszedłem więc do policjalnej szkoły i zostałem pomocnikiem stomatologicznym. Dzięki temu nauczyłem się mniej więcej zasad BHP i tych wszystkich medycznych procedur. I zostałem ginekologiem amatorem. Moja praca polega na doradzaniu dziewczynom na forach internetowych, ale nie tylko. To nieprawda, że trzeba być lekarzem, żeby dobrze wiedzieć, co komu dolega. Przeczytałem wystarczającą ilość książek odnośnie narządów rozrodczych, żeby móc doradzać dziewczynom. I po co by mi była ta matura z biologii? Po co jakieś durne rzeczy o pręcikach w tulipanie i rozmnażaniu pantofelka? No po co? Ja zaglądam do damskiej pipki i od razu wiem, czego jej trzeba. Co prawda, jak mówiłem, jestem amatorem, więc nie potrafię rozpoznawać chorób, ale rozpoznaję problemy. Na przykład jedna pipa może wydawać się smutna, więc takiej pacjentce proponuję usługi seksualne. Jeżeli chce, to ze mną, jeżeli ma chłopaka, to wysyłam ją do niego. Inna może mieć brzydką fryzurę łonową, a ja jako esteta wiem, jak jej doradzić, żeby wagina prezentowała się wdzięcznie i wesoło. Śmiejcie się, ale mam naprawdę sporo klientek. Przychodzą do mnie na poradę, pogadać, pokazać swoje wdzięki komuś, kto oceni je chłodno i nie będzie krytykował. Potrzebują świeżego spojrzenia na swoje, no, wnętrze. A ja im takie zapewniam. Realizujcie swoje pasje, nawet jeśli cały świat jest przeciwko. Polecam ja. Kuba, ginekolog amator.